wszystko w porządku? Zamarzniesz tutaj. Wsiadaj do auta, tam jest ciepło, podrzucę cię. Spokojnie, jak chcesz. Dzwonię po pomoc. Właśnie. Halo? Dzień dobry. Chciałbym wezwać pomoc. Cześć. Słuchaj, przywieźli nam tu młodą dziewczynę. Jest nieźle poturbowana, a do tego wszystkiego patrzy tempo przed siebie. Żadnego kontaktu. Żadnego dowodu tożsamości, żadnego telefonu. Dziwnie mi to wygląda. Podobno przerażona wybiegła z lasu wprost pod koła jakiemuś facetowi. To już mi pachnie sprawą dla was, a nie dla nas. Dziewuszce póki co robimy badania, więc jej nie zabierzecie. To jak na dziewczynę nie ma szans, to może wiesz, co to za facet? Chwila, gdzieś to było. Mam. Niezłe nazwisko. Chyba nie będziesz musiał się natrudzić przy tej sprawie. Już podaję. Kuba Winny. Mam nawet telefon, z którego powiadomił pogotowie. 499-499-499. Trzymaj się. Ale ja nie przyszedłem pytać o twoje zdanie. Ja teraz nie mogę. Bo co? Ta laska, która wybiegła na drogę. Szefie, coś mi tam nie pasuje. Daj spokój. Co 2 tygodnie jakiś ćpun z ośrodka jest znajdowany w okolicy. Masz wyniki toksykologii? Nie. Jeszcze czekam. To niech ktoś inny poczeka. Przecież Tomek zajmuje się tymi wymuszeniami od początku. Zanim ja się wdrożę, to on kogoś posadzi. Tak, chyba swoją dupę przed telewizorem. Sam widzisz, tyle się tym zajmuje i nic. Albo nie potrafi, albo, a raczej na pewno jest debilem. I każdy dzień, kiedy się tym zajmuje, to jest blamasz dla naszej komendy. Bierzesz kurwa te wymuszenia od Tomka i kropka. Jak chcesz, to się umów z tą laską na kawę. Niech ci opowie swoją łzawą historię. Ty ją pocieszysz, postawisz jej wódkę i ponarzekasz na swojego szefa. Ale ci ludzie nie mogą się bać przychodzić do pracy. Rozumiesz? Ja rozumiem. Ale musimy wziąć pod uwagę, że ona została porwana, może zgwałcona. Może ktoś próbował ją zabić. Co? Olewamy? Dobra, ufam ci. Ale wiesz, że jak nie ogarniemy tych wymuszeń, to media nas zjedzą. Masz kilka dni na tę laskę, która się przespała w krzakach. Ale jak za 3 dni nie będziesz miał nikogo w areszcie, to dołączasz do Tomka i razem się zajmiecie tymi wymuszeniami. Zegar tyka. Tik-tak. Tik-tak.
Dzień dobry. Przepraszam, to jest dla mnie bardzo stresujące. Czy mogę się napić wody? Dziękuję. Ja pracuję jako sales assistant w firmie BestNet. Oprogramowanie CRM, Customer Relationship Management. To jest taki wielofunkcyjny system zarządzania relacjami z klientem. Klientami czy partnerami, zarówno tymi aktualnymi, jak i potencjalnymi. Ma za zadanie rejestrować historię tych relacji, wygodnie tworzyć listę zadań, monitorować historię sprzedaży, pracę menedżerów i tworzyć raporty do analizy działalności firmy. Nieco ponad pół roku. Pamiętam karetkę. Ostre światło. Pamiętam, że było mi zimno. A tak, to normalny dzień. Poszłam do pracy, wróciłam z pracy. W firmie byłam na lunchu. Nie wiem. Nie bardzo, no chyba nie. Naprawdę nie mogę sobie przypomnieć. Nie, z Mateuszem. Moim chłopakiem. Nie. Trochę się pokłóciliśmy, ale to bez znaczenia. Nieporozumienie, nic poważnego. Nie, nie mieszkamy razem. Tak. Pewnie gdybyśmy się nie pokłócili, to wrócilibyśmy razem, ale nie mam o czym mówić. Praktycznie tak. No, zahaczyłam o sklep. Kupiłam butelkę ginu, nic wielkiego. To wszystko. Nic. Wróciłam do domu, odpaliłam film i zrobiłam sobie drinka. Thank you.
pan zapomnieć o tym, co się stało, ciągle mnie tutaj wzywając. Ale co pan sugeruje? Oczywiście, że mi zależy. Przecież po to przyszłam, prawda? Nie rozumiem, a co mój szef ma wspólnego z moim uprowadzeniem? No, widziałam się z nim, to prawda, ale... To była krótka wizyta i pamiętam, jak wychodził. Pan podejrzewa, że to był on? Że to on mnie porwał, ale... A dlaczego? Dlaczego on miałby to zrobić? Nie rozumiem. Szczerze? Nie. Nie, to na pewno nie on. To jest ostatnia osoba, którą bym o coś takiego podejrzewała. Może źle się wyraziłam, ale naprawdę nikt mi nie przychodzi do głowy i nikogo nie podejrzewam. A proszę mi wierzyć, cały czas o tym myślę. Że co? Ale o czym pan w ogóle mówi? Naprawdę, on mnie zaręczał, że nic mi nie grozi, że w żadnym momencie nie działam nielegalnie, że przecież zawsze będę mogła powiedzieć, że przecież nie wiedziałam. No może mogłam, tylko... Tylko wiedziałam, no... Błagam was, nie zamykajcie mnie, ja będę współpracować, ja wszystko powiem. Ja naprawdę przyznam się do wszystkiego, tylko mnie nie zamykajcie, błagam. Boże... Na co mi to wszystko było? Przecież ja nie chciałam, ja naprawdę nie chciałam zrobić nic złego.
Boże, przecież ja już wszystko mówiłam. Czy nie? Wszystko mi się plącze. Było... Przypomniałam sobie. Było ciemno, zimno. Światło, jakaś czołówka. Ten facet dawał mi czekoladę i wodę. Ja go w ogóle nie widziałam przecież. Ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ja nie chcę naprawdę do tego wracać. Niech mi pan pomoże. I tak już mi nic nie pomoże. Chyba tak poproszę, albo... Albo nie, nie. No trochę boli, bo tak się składa, że w tym samym miejscu mam rany po sznurze. Dziękuję. Ten facet w ogóle na mnie nie reagował. Na to, co mówię. Tylko ten jeden komentarz o tym, że jak będę jadła tę czekoladę i piła wodę, to nic mi nie będzie. Bardzo się bałam. I było mi naprawdę zimno. Ale już naprawdę nic nie pamiętam. No dzień mylił mi się z nocą, było zimno, ciemno. Ja naprawdę myślałam, że tam umrę. Tak. Cały czas. To znaczy, nie mam żadnego innego wspomnienia bez czołówki, tylko to światło. To światło... On stawał obok mnie jakieś 2-3 metry i... To światło... Czułam, że na mnie patrzy. Widziałam tylko to światło, ale... Słyszałam. Zaczynał się onanizować. Ja to wszystko słyszałam. Słyszałam jego przyspieszający oddech i wiem, że na mnie patrzył, bo czołówka była cały czas we mnie utkwiona i tak sapał, sapał. Sapał, dopóki nie skończył. To było obrzydliwe. Nie, nie. Nie przypominam sobie tego. Myślę, że już do tej pory bym sobie przypomniała. Nie, on mnie nie dotykał. Nie wiem. Nie, to ja. To ja się szarpałam z tym sznurem. Boże, tam była... Tam była jeszcze kobieta. Oprócz mnie tam była jeszcze... Tam była jeszcze jedna kobieta. Boże, takie czarne włosy, takie podobne do moich i siedziała na krześle. Jezu, dlaczego ja tego nie pamiętałam? Nie, nie przypominam sobie. No tak, przecież siedziała na krześle w takiej pozycji mniej więcej. No to chyba musiała żyć, nie?
Nie pamiętam, żeby się ruszała, tylko tak ją zapamiętałam. Nie. Była ubrana jak lalka. Jakoś tak ślicznie. To znaczy miała niebieską sukienkę i tak mi się przynajmniej wydawało, jakąś chyba apaszkę we włosach też niebieską. Jak wychodził wtedy troszeczkę widziałam, bo nie świecił mi prosto w twarz. Wydaje mi się, że wtedy ją zauważyłam. Nie przypominam sobie, żeby dawał jej jedzenie, ale chyba coś do niej mówił, bo w pewnym momencie mam wrażenie, że powiedział coś takiego: cześć dziewczyny, czy do zobaczenia dziewczyny. I to chyba wtedy zaczęłam się rozglądać. Ale nie wiem, wszystko mi się trochę miesza już. Nie, chyba już więcej nikogo tam nie było, ale z drugiej strony nie wiem, tam było tak ciemno. Czemu z nią nie uciekłam? Czemu jej nie zabrałam ze sobą? Czy on jej zrobi krzywdę? Mam nadzieję. Biegłam. Biegłam przez las. Było bardzo zimno. Nie. Pamiętam tylko, że było ciemno, potem jasno. No i że było bardzo zimno. Co się stało? Mamy przejebane. Nawet nie wiesz, jakie to jest wkurwiające, jak przychodzi do ciebie ktoś z góry i miesza ci w twojej robocie. Zadzwonił do mnie prałat. Ten z Rady Miasta? A czego chciał? Nie ukurwa wierzysz. Córa mu zniknęła. 19 lat. Wygląd? Wypisz, wymaluj ta twoja Justynka. Jak zniknęła? Co się stało? No jak myślisz? To co zawsze. Wyszła do koleżanki i od 2 dni jej nie ma, a do koleżanki nie dotarła. Myślisz, że te sprawy są ze sobą powiązane? A kogo to obchodzi, co ja myślę? Są? Nie są? To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że musimy tę sprawę potraktować tak, jakby były. Rozumiesz? Czyli zakładamy, że sprawca ma swój typ. Zakładamy, że w ogóle jest jakiś sprawca. Nie byłem zwolennikiem tej teorii, więc cokolwiek robisz, to się sprężaj. A na czym stoisz? Wiesz już, które kłamie? Podpowiem ci od razu, z tą laską jest coś grubo nie tak. Mam wrażenie, że oboje kłamią. To przesłuchaj kogoś jeszcze, żeby się upewnić, jeśli to cię ma do czegokolwiek doprowadzić. Nie wiem, koleżankę, kolegę, tatę, wujka, panią, która im gotowała w przedszkolu. Nie obchodzi mnie to, mam to w dupie. Ale nie chcę później słyszeć, że na coś ci brakowało pieniędzy. Rozumiemy się? I chcę znaleźć miejsce, gdzie ona była przez ten czas więziona, naćpana. Toksykologia nic nie wykazała. Dobra, oboje już wiemy, jak to wygląda. Jak chcesz, weź psy, ludzi, helikopter, tylko żebym nigdy nie usłyszał, że chociaż złamanego grosza ci pożałowałem, bo... Tyle. Zobaczymy z przyszłego budżetu. Aha, jeszcze jedno. Masz do dyspozycji młodego. Już go wysłałem do pani prałatowej, żeby zebrał podstawowe informacje. Oczywiście oficjalnie te sprawy nie są połączone. Media by nas rozszarpały. Jak sobie przypomnę, co się działo w 1990 przy sprawie Cichego. Nie znaleźliście go nigdy? Nawet mi nie przypominaj. Tylu dobrych ludzi wyjebali wtedy z roboty. No nic,
Idę dalej, świecić oczami. Tylko nie myśl sobie, że to o tym helikopterze to było na poważnie. Thank you.
Nie może mu pan pozwolić uciec! Szybko musi pan go aresztować! Ja mam się uspokoić? Pan sobie chyba żartuje. To był on, rozumie pan? On! Ja mam mnóstwo czasu. Ja naprawdę nie mogę spać. Cały czas o tym myślę, cały czas się zastanawiam, kto mi to zrobił, kto nam to zrobił. I nagle sobie przypomniałam. Przeanalizowałam sobie całą rozmowę z Mateuszem i mnie olśniło. Nie wiem, ten głos, czy ta ziemianka, czy nie wiem co, ale to był on. No trochę tego było. Muszę coś panu powiedzieć, bo w mojej sytuacji wydaje mi się, że to jest najlepsze, co mogę zrobić, być z panem zupełnie szczera. Wie pan, najgorsi są tacy wypuszczeni. Tacy, co to od liceum nie mieli kobiety albo w ogóle. Oglądają te pornosy i potem sobie wyobrażają, Bóg wie co, że kobieta nie dość, że będzie z nimi to wszystko robić, to jeszcze będzie super zachwycona. No jak co to znaczy? Porwał mnie, przywiązał do ściany i się onanizował. Czerpiąc pewnie jeszcze olbrzymią satysfakcję z tego, jaką ma przewagę nade mną. I co? No powiedział panu, że ja mu to oprogramowanie wszczepiłam, tak? Jak James Bond. Pokłóciliśmy się w piątek. I przyznałam mu, że ma rację z tym całym oprogramowaniem CRM, że chodzi o dane klientów jego firmy. Tylko, że on przy tych swoich wszystkich durnych teoriach spiskowych, o tym, że Ziemia jest płaska, a światem rządzą reptylianie, od razu zaczął się zachowywać, jakby odkrył międzynarodowy spisek. On uwierzyłby we wszystko. Im bardziej pokręcona historia, tym chętniej. Tylko po to, żeby jego nudne życie przed kompem wydało mu się odrobinę ciekawsze. Stwierdziłam, że związki z mięśniakami jakoś do tej pory nie przyniosły mi szczęścia, więc może spróbuję z inteligentem. Słowo daję, następnego faceta będę szukała na siłowni. No tak. Musicie go po prostu zamknąć. Dzień dobry. Czy to już?
Moja wersja jest taka i mówię to zupełnie szczerze. Nie wiem, co się z nią działo przez ten tydzień. Nie wiem, więc nie będę zgadywał, bo to nie ma sensu. Wiem tylko tyle. Widzieliśmy się na lunchu w piątek, pokłóciliśmy się, powiedziałem jej, że wiem o jej przekrętach i że nie zamierzam jej tego odpuścić. Ona wróciła do siebie, a ja do siebie. Później dzwoniłem do niej, ona nie odbierała. Pojechałem, okazało się, że nikt nie otwiera drzwi, no więc pojechałem na komisariat. Kilka dni później znalazła się. Może mnie pan przepytywać jeszcze 100 razy, jeszcze 200 razy, ale nic więcej panu nie powiem, bo nic więcej się nie wydarzyło. Przecież ja wiem, co ona wymyśliła. Że to ja. Powiem panu tak. W tej sprawie jest dużo znaków zapytania. Ale w tej kwestii służę panu pomocą. Nie wiem, co się z nią działo przez ten tydzień. Nie wiem, więc nie będę zgadywał, bo to nie ma sensu. Wiem tylko tyle. Widzieliśmy się na lunchu w piątek, pokłóciliśmy się. Powiedziałem, że wiem o jej przekrętach i że nie zamierzam tego odpuścić. No i potem ona wróciła do siebie, a ja do siebie. Później dzwoniłem do niej, ona nie odbierała. Pojechałem, okazało się, że nikt nie otwiera drzwi, więc pojechałem na komisariat. Kilka dni później znalazła się. Może mnie pan przepytywać jeszcze 100 razy, jeszcze 200 razy, ale niczego więcej panu nie powiem, bo nic więcej się nie wydarzyło. No tak, poranek to wiem, że pana nie interesuje, ale dzień jak co dzień. Nic ciekawego się nie wydarzyło. Może oprócz tego, że młynek mi się zaciął w ekspresie i pierwszą kawę wypiłem dopiero w robocie. A po robocie byłem umówiony z Justyną na lunch. Na lunchu pokłóciliśmy się, no i rozeszliśmy się w osobnych kierunkach. Tyle. Do domu. A cóż mogłem zrobić? Myślałem, że ten wieczór spędzę z Justyną, ale w danej sytuacji odpaliłem komputer i cieszyłem się wolnym wieczorem. Grałem w grę. Mam powiedzieć jaką? Pechowo to był single player, więc niestety nie, nikt nie może tego potwierdzić. Chociaż nie, chwila. Powinienem mieć save'y, mogę poszukać. Dzień dobry. Chciał mnie pan o coś zapytać, tak? No, tam mieszkam. Nie, ja nie.
Ale Borys owszem. Mój pies. Owczarek kaukaski. Ma już swoje lata, ale ciągle potrzebuje dużo ruchu. Raz na dwa. Może na trzy dni. Czasami, ale bardzo rzadko. Proszę się nie obrażać, ale to takie dziwne pokolenie jest. Całymi dniami przy tym komputerze tkwi, a jak przychodzi do mnie, to nie chce mu się tyłka ruszyć, tylko do jeziorek i z powrotem. Ale czemu pan pyta? GPS założony? Szefie, no przecież mówię. Nie znajdzie go? Szefie, ja przecież nie jestem głupi. Ma w takim miejscu, że ani nie poczuje, ani nie zgubi. Bo jak się zorientuje, to jesteśmy ugotowani. Nie zorientuje się, gwarantuję. Obyś miał rację. Panie komisarzu, niech mi pan wytłumaczy, co się dzieje. Ja naprawdę nic nie rozumiem. Wy naprawdę mnie podejrzewacie? Nie. Ale ja nic nie zrobiłem. Z psem chodzę na spacery, oglądam księdza, który jeździ na rowerze, pije za dużo zielonej herbaty, chociaż wiem, że wieczorem to lepiej nie pić. O co wy mnie możecie oskarżać? No brawo, 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 no nareszcie. Tyle lat czekałem, tyle lat was obserwowałem. Co za partacze. Tacy nieporadni, takie fajtłapy. Aż dziw mnie bierze, że nie zatrudniliście jakiegoś inteligenta, co by wam buty wiązał przed wyruszeniem na akcję. Ach, już myślałem, że się wam to nigdy nie uda. Ach, tyle lat. Oj, pożyłem sobie. Pożyłem. No a wy co? Ogłosicie pewnie teraz zwycięstwo, co? Żenada. Poprowadziłem was jak po sznurku. Jak Baba Jaga, która rozsypywała w lesie okruszki, żeby
Jaś i Małgosia mogli trafić do jej kurnej chatki. Inteligencik się znalazł. Uczony, kurwa, w mowie i w piśmie. No dobrze, 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 dobrze. Niech ci będzie. Lepiej ode mnie znasz tę bajkę. Więc mówisz, że wszystko macie. Wszystko, czyli co? O, brawo, 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 brawo. Zaraz, zaraz, zaraz. Ile wam to zajęło? 30 lat. No i co? Będziecie teraz pisali w gazetach, że sprawiedliwość zatriumfowała? Powinienem wam jeszcze mapkę zostawić w skrzynce na listy. Ach, ta Justysia. Jak on ją przyprowadził. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak. Takie jak ona nie dają takim jak my. Ale niech się chłopak pobawi. Niech se poużywa. Zanim ona go wystawi, tak sobie myślałem. Ale jak mi powiedział, co ona mu zrobiła, tak mojego chłopca upokorzyć. Wkurwiają mnie takie pizdy. No więc poszedłem do niej. Jeszcze nie wiedziałem po co. Plan. Plan kształtował się w mojej głowie po drodze. Jak taki z ciebie detektyw, to nic dziwnego, żeście mnie 30 lat szukali. Sczytałem dane GPS ze zdjęć syna w telefonie. No może trochę się pobawiłem w detektywa, obserwatora. Wam by to pewnie do głowy nie przyszło. Albo byście z dekadę główkowali. Więc idę po schodach. Już widzę jej drzwi. I nagle jakiś chuj od niej wychodzi. I se w jajach grzebie. No to się już odpaliłem. Co za jebana suka. Rozumiesz? Nie dość, że Mateusza prawie wsadziła na minę, to jeszcze się pruła na boku z innymi. Te kurwy wszystkie są takie. Wszystkie, wszystkie, wszystkie. Rozumiesz? Stanąłem pod innymi drzwiami. Poczekałem, aż przejdzie. No i trochę mnie poniosło. Na piętrze jedne drzwi. Brak gapiów, zapukałem, zszedłem z pola widzenia. Banał. Wychyliła łeb, jak tępa sarna, nasłuchując, coż to za dziwny odgłos w tym moim lesie. Wyszedłem z prawy. I tak ją jebnąłem w ten piękny łeb. To tak huknęło. Myślałem, że już po zabawie, że ją zabiłem. Ale na szczęście nie. Dostała taśmę na usta i oczy. Musiałem poczekać do nocy, żeby ją wywieźć. No takie zwyklaste, niewyszukane czynności.
jak tak leżała. Nie mogłem się powstrzymać. Wszystko we mnie buzowało. Uwielbiam to podniecenie. Chyba nawet wtedy mi stanął. Rozdarłem jej bluzkę. I to był chyba błąd. Kurwa. Trzeba było przyjść później. Nie, nie. Nie mogłem tyle czekać. Zamknąłem drzwi i wróciłem do pokoju. I już wiedziałem po co. Leżała tam taka zarazem bezbronna i niby niewinna i kurewska jednocześnie, nędząc mnie tymi cyckami. Jebane cycki, niepotrzebnie rozerwałem jej tę bluzkę i musiałem to zrobić, spuściłem się jej na... Nie musisz tego notować. W każdym razie nieźle się potem przez tę sukę musiałem porządnie nasprzątać. Nocą ją wywiozłem. I myślałem, co dalej? Co dalej? W pierwszym odruchu chciałem tę szmatę dać Mateuszowi, żeby on zrobił, co uważa. Przyjechał do mnie, pogadaliśmy o bzdurach. Zacząłem go wypytywać o tej Justysie. Chciałem wykorzystać jego gniew. A on... Prawie się popłakał, rozumiesz? Łzy w oczach. Wiele dla niego zrobiłem. Obiecałem sobie, że muszę go wychować. Wyzbyłem się siebie do kurwy nędzy, a ten zaczął mi tu lamentować, że on ją kocha, że myślał, że to jest ta jedyna, więc poluzowałem jej sznurki, żeby sobie uciekła. Popatrzcie, jaki hardy. Podobasz mi się. Być może jest w tym jakaś twoja zasługa, że mnie znaleźliście. Powiem ci tak szczerze. Może jestem trochę pokręcony. Chciałem ją ukarać. Dać jej nauczkę. Suka! Może mnie trochę poniosło. Ale nie mogłem potem już dłużej na nią patrzeć, bo widziałem jego spłakaną twarz. Mało podniecające, co? Miałem 9 lat. Suka nam się oszczeniła, Miłka. Noż to kochany kundelek. Widziałem, jak tatko wrzuca szczeniaki do worka i je zakopuje. Widział, że się przyglądam, ale mnie nie przegonił. Do dziś pamiętam, jak worek się ruszał, gdy go przysypywał kolejnymi warstwami ziemi. Jakbyś widział teraz swoją minę. Przecież żartowałem. Wy gliniarze to jesteście jednak nieźle popieprzeni. Pierwsza była Anita. Czarne włosy. Śniada, aksamitna skóra. Ją zostawiłem z Justysią, żeby miała towarzystwo. Od dawna mówiła, że jest szczęśliwa, ale że brak jej koleżanek. No tak, do poplotkowania. Miałem do niej słabość, więc postanowiłem, tak przy okazji, spełnić jej życzenie. Hej, ty nie bądź taki bez serca, lalka, lalka.
Ona ma więcej uczciwości i serca niż niejedna z tych chodzących po świecie kurew. Ona ma swoje uczucia i jest wierna. Wierna! Coś niedoścignionego w dzisiejszych czasach. Lalka. Anita była moją dziewczyną i... A, nieważne. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Upokorzyła mnie. Tyle, bo musisz wiedzieć. Kiedy ją dusiłem, zabiłeś kiedyś kogoś? Jeśli tak, to wiesz, jakie to uczucie. I jak tak? Jak to robisz, siedząc na kobiecie, patrząc jej w oczy, pełne przerażenia, nierozumiejące. A potem ona już wie. A potem... Zrób tak kiedyś. A wtedy nie będziesz musiał zadawać idiotycznych pytań. O kurwa, ja pierdolę. Czy to jest to, co myślę? Krystian? Tak? Tak, jak podejrzewaliśmy. Tak,